Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, słuchajcie, na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj będzie recenzja minikomputera od Zotaka, czyli oczywiście mowa o ZBoxie, a wersja, która trafiła do testów, którą tutaj już widzicie, w zasadzie przetestowaną, to dokładnie model ID92 z plusem, co oznacza nie mniej, nie więcej, że kupując to cudo nie musicie już tutaj martwić się o dysk oraz o pamięć, ponieważ wszystko jest już zainstalowane. Co do parametrów technicznych, to czas zacząć, myślę, od prezentacji. ID92 z plusem to jednostka oparta o procesor Intel Core i5 czwartej generacji, czyli Haswell, dokładnie 4570T. Maksymalne taktowanie tej jednostki to 3,6 GHz w tym trybie, Turbo. Co do grafiki, nie ma tutaj konstrukcji w zasadzie dedykowanej, jest tylko ta zintegrowana z procesorem i GPU, czyli 4600, dokładnie konstrukcja oczywiście Intela. To pozwala nam na tutaj odtwarzanie materiałów multimedialnych, również w rozdzielczości Ultra HD. No, myślę, że wkrótce telewizory te zostaną upowszechnione i to może być naprawdę duży plus tej konstrukcji. To jest wersja z plusem, o czym wspominałem. Czyli mamy tutaj już zainstalowany dysk oraz pamięć RAM. Dysk 500 GB, tradycyjny talerzowy, a pamięć RAM w ilości 4 GB, oczywiście DDR3. Moi drodzy, co do parametrów technicznych pozostałych, warto zwrócić tutaj również uwagę na kartę sieciową. To oczywiście nie wygląda w żaden sposób jakoś, nie wiem, ekstrawagancko, tak? Zwykłe wejście sieciowe. Natomiast no, prawda jest taka, że konstrukcja, która tutaj jest, to jest karta sieciowa dwuzakresowa, czyli o taktowaniu, czyli pracująca na częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz już w standardzie AC, 802.11ac. To jest naprawdę duży plus, bo samą kartą sieciową tutaj bardzo mocno ZBox nadrabia w porównaniu do konkurencji z uwagi na fakt, że no to będzie przyszłość, tak? To będzie standard przyszłości. No i wkrótce, jeżeli będziecie chcieli korzystać z szybkiego internetu, no to bez tego po prostu ani rusz. Jeżeli chodzi o wyposażenie w porty, rzućmy uwagę najpierw na to, co mamy na samym froncie. Moi drodzy, słuchajcie, włącznik do góry. Poniżej mamy tutaj dodatkowo jeszcze informacje od Bluetooth, bo tutaj również mamy wsparcie dla Bluetooth w standardzie 4, tak? 4.0. Poniżej diody informacyjne, które informują nas oczywiście o pracy komputera, pracy dysku. Jeden port USB w standardzie 3.0 Super Speed. Poniżej uniwersalny czytnik kart pamięci. A jeżeli zobaczymy jeszcze niżej, no tutaj mamy tradycyjne wyjście frontowe, wejście mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe. Na samym dole z tyłu mam oczywiście wejście zasilające do zasilacza sieciowego. Zasilacz jest zewnętrzny. Podczas testu praktycznie, jaki zaraz sobie będziemy wykonywali, on będzie podłączony do wattomierza i sprawdzimy sobie, ile w takim normalnym użytkowaniu pobiera ZBox ID92 Plus prądu z sieci. Dwa wyjścia DisplayPort, to jest moim zdaniem duży plus, chociaż ja szczerze mówiąc nie pogardziłbym, gdyby jedno z tych wyjść to był HDMI, a nie DisplayPort. Powyżej DVI. Kolejne dwa porty USB, też w standardzie 3.0. Jedziemy sobie jeszcze wyżej. Tutaj mamy, słuchajcie, dwa wejścia ethernetowe, tak, do internetu ze standardową końcówką RJ45. Wyjście optyczne i to, co już widzieliście, czyli wejście antenowe do przekręcenia tej anteny Wi-Fi. To nie koniec wyposażenia w porty, bo tutaj pod tą zaślepką mamy kolejny, już w sumie czwarty port USB, i też w standardzie 3.0. Niestety, ale co do wykończenia ZBoxa, to jest plastik dobrej jakości, ale niestety błyszczący. No i to dosyć mocno widać, ponieważ odbija się w nim dosłownie wszystko. ZBoxa można używać w kilku pozycjach, stojącej, jaką widzieliście, leżącej, gdzie ZBox stoi na takich plastikowych czterech nóżkach, lub może zostać albo przywieszony do ściany, albo na przykład przykręcony z tyłu monitora, jeżeli monitor posiada system instalacji VESA i w ten sposób praktycznie zwiększamy sobie miejsce nawet o ten niewielki kawałek samego ZBoxa.
Odkręcając dosłownie dwie śrubki, które nie wymagają użycia narzędzi, możemy się bez problemu tutaj dostać do wnętrza Z-Boxa. Tutaj mamy dostęp zarówno do dysku twardego, jak i do całego układu chłodzenia, jak i do karty Wi-Fi, no i oczywiście również do pamięci RAM. To, co zasługuje na uwagę, to właśnie fakt, że bezpośredni dostęp do układu chłodzenia umożliwi nam łatwe czyszczenie i konserwację Z-Boxa w przyszłości. A biorąc pod uwagę, że mamy tutaj hasłela na pokładzie, może to się okazać naprawdę przydatne. Co ważne, te 4 GB pamięci są tutaj w jednej kości, więc bez problemu możemy sobie całość upgrade'ować i zwiększyć ilość RAMu. Wspominałem Wam, że nie ma niestety, ale na panelu wejść, wyjść, wyjścia HDMI. Na szczęście sytuację ratuje przejściówka. I to zobaczcie, jeszcze jaka rajcowna z logo Zotaka, tak? Normalna przejściówka z DVI do właśnie HDMI, ale nie tylko, ponieważ jeżeli macie starsze na przykład monitory czy telewizory, które tutaj mają na przykład jeszcze wyjście DSAP, również możecie skorzystać właśnie z takiej przejściówki. Ta również jest w zestawie. I teraz szczegół, ale istotny, który powiem szczerze, rzucił mi się jako pierwsza rzecz, kiedy rozpakowywałem ten komputer. Jak wiecie, to nie jest pierwszy test Z-Boxa, nie pierwszy test mini PC na naszym portalu. Wszystkie miały sterowniki dostarczone na płytach, a żaden nie miał napędu. Więc jeżeli nie mieliście drugiego komputera pod ręką, gdzie mogliście sobie płytę zrzucić albo do obrazu ISO, albo na przykład poszczególne pliki po prostu przenieść na pendrive'a, czy też dysk zewnętrzny, byliście ugotowani, bo jeżeli system sam nie zainstalował sterowników, mieliście po prostu problem, tak? Chyba, że byliście cwani, a system zainstalował dostęp do sieci, to po prostu pobieraliście je z internetu. Teraz Zotac pomyślał, brawo, i słuchajcie, oprócz płyty dostajemy również właśnie taki niewielki pendrive ze sterownikami. Zobaczcie, normalny pendrive, zgodny oczywiście z USB 2.0 i z USB 3.0 i już nie musicie sobie kopiować sterowników z płyty na pendrive'a, nie musicie ich ściągać z internetu, bo wszystko macie tutaj. Oczywiście, jeżeli system sam sterowników nie zainstaluje. Słuchajcie, no Z-Box już jest uruchomiony. W tej chwili komputer znajduje się w stanie bezczynności. Wyświetlana jest jedynie przeglądarka otwarte, czy karty, nasz portal, nasze forum i nasz sklep. Możecie widzieć, co w tym momencie się dzieje. W tle dodatkowo jeszcze tam, o, teraz co zniknęło, ale są również instalowane aktualizacje. Dioda tutaj taka dosyć subtelna, zielona, może będzie widać, o zobaczcie, sygnalizuje nam pracę komputera, ponieważ mamy diodę, która sygnalizuje nam pracę dysku twardego, a jeszcze niżej aktywność Wi-Fi. Całość jest podłączona do wattomierza i zobaczcie, że pobór prądu dla takiego komputera nieobciążanego wynosi około 20 kilku wat, czyli no urządzenie całkiem energooszczędne, energooszczędniejsze niż nie jeden laptop. No i zobaczcie, przy odciążeniu w tej chwili leci Prime i Fullmark 40,8, a maksymalnie to było 41,4 W, czyli tutaj no jak najbardziej ID92+ jest urządzeniem, które można śmiało nazwać bardzo energooszczędnym. Decybela. Takie wartości prezentuje sonometr umieszczony w odległości 30 cm od Z-Boxa na głośność tła około 34,4 dB, czyli dla nieobciążanego systemu ta wartość jest naprawdę zadowalająca. Decybela z małym hakiem to wynik głośności podczas obciążania, czyli też jest po prostu rewelacja. Wcześniej zrobiłem już kilka testów z tych podstawowych, które tutaj zawsze robię przy okazji recenzji tego typu urządzeń. No i na pierwszy ogień, jak widzicie, idzie wynik z 3D Mark. Jeżeli chodzi o wyniki FireStrike, no tutaj w zasadzie no nie ma czym się chwalić, tak na dobrą sprawę. Jeżeli chodzi o wynik cząstkowy procesora, całkiem przyzwoity poziom, ponad 3700 punktów. No natomiast grafika kuleje, no Intel HD 4600 to nie jest karta graficzna, na której sobie pogramy, tak? I to trzeba sobie jasno odpowiedzieć. Natomiast w zupełności nada się do odtworzenia materiałów, wideo, nawet w bardzo wysokiej właśnie
rozdzielczości typu Ultra HD, no HD nie wspominając. Natomiast te testy, które już są niewymagające odnośnie karty graficznej, zobaczcie, tutaj już całkiem HD 4600 wypada przyzwoicie. Jedziemy sobie dalej. Wynik procesora z programu Cinebench wersji R15 plasuje nasz procesor na tutaj niskich pozycjach. Natomiast pamiętajcie, że jest to układ laptopowy, tak? 4570T to nie jest jednostka desktopowa, a procesor dedykowany właśnie do zastosowania tego typu komputerach multimedialnych. Ta wydajność natomiast jest tutaj w dużej mierze inaczej. Dzięki niskiej wydajności mamy układ, który jest bardzo energooszczędny, a przy okazji stosunkowo cichy, jeżeli chodzi o całą konstrukcję układu chłodzenia. Tutaj są screeny, te będziecie widzieli na naszym portalu i jeszcze wynik z PCMark, Test Home. I tutaj cała platforma uzyskała 2338 punktów. No i macie przy okazji takie zestawienie, jak mniej więcej wygląda to w porównaniu do innych jednostek. To jest ciut wyższa wydajność niż taki typowy Office PC, czyli w zupełności można to nazwać jednostką w pełni multimedialną. W tej chwili, słuchajcie, trwa test wydajności dysku twardego programem AutoDisk Benchmark, czyli naszym standardowym narzędziem testującym. Natomiast wyniki tego, jak i pozostałych testów syntetycznych, m.in. oceniających wydajność zainstalowanej tutaj przez producenta pamięci RAM, zobaczcie oczywiście na naszym portalu, do którego do tej części tekstowej zapraszam już teraz. Link oczywiście w opisie filmu. ID92 z plusem to nie jest konstrukcja tania, to nie jest tania zabawka. Słuchajcie, ten komputer można porównać cenowo dorównuje takim podstawowym, podkreślę to jeszcze raz, konstrukcją dla gracza, ale porównywanie wydajności tego cuda ze zwykłymi PC-tami mija się z celem, bo urządzenia tego typu nie zostały zaprojektowane po to, aby dorównywać komputerom stacjonarnym, aby je zastępować, ale są zaprojektowane z myślą o zupełnie innych celach. Przede wszystkim są to rozwiązania multimedialne, które mają być małe, podstawa, energooszczędne, ciche, a do tego odpowiednio wydajne. Tymi typu komputerami powinny zainteresować się osoby, dla których możliwości Smart TV na chwilę obecną to za mało. Drodzy, słuchajcie, moim zdaniem ten ZBox może ze spokojem tutaj otrzymać pełne 4,5 gwiazdki, czwóreczka z plusem na zachętę. Szkoda, największym minusem tutaj jest dysk. No niestety stosunkowo wolny prędkości odczytu zapisu do 70 kilku, do 80 kilku max megabajtów na sekundę. To jest trochę mało. Warto by było tutaj zainwestować na przykład w konstrukcję SSD o pojemności 250 czy 120 GB, a zawsze można sobie pamięć zwiększyć tutaj dodatkowo przez podłączenie zewnętrznych napędów czy nawet pojemnych pendrive'ów, tak? A zyskalibyśmy naprawdę dużo większy komfort pracy i to jest największy minus, za który odejmuje pół gwiazdki. Słuchajcie, to jest na tyle w tej recenzji. Ja Wam dziękuję za uwagę. I teraz na sam koniec chciałbym Was zachęcić również do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Słuchajcie, wiem, że wielu z Was posiada swoje profile prywatne. Jak chcecie wiedzieć, co się dzieje w redakcji, co będzie publikowane, co jest publikowane, być na bieżąco z tym, co jest na naszej stronie, zachęcam do polubienia naszego profilu. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. A jak macie jakieś pytania, na sam koniec zachęcam na nasze forum technologiczne, do którego link również jest w opisie filmu. Do zobaczenia w następnych filmach.